Teraz trzeba wyczyścić kombajn z plemiesza, z syfu, z tych ziemniaków, co tu zostały. Kurczę, będę musiał odjechać. Odkopać. Siemano, no i co? Kolejny dzionek. Dzisiaj trochę przekropuje. Mieliśmy dalej jadalne robić, no ale niestety deszcz co chwilę dzisiaj ma padać, więc jeśli taki mamy deszczowy dzień, to możemy... O! Ale te gałęzie masakra. Wypoczyścili te drogi, kurka wodna. Nie, płacimy pieniądze, kurde, i tak drogi zarośnięte w cholerę. Nikt nie chce tego czyścić. Niestety. O, i plantekę se chyba rozdarłem. Wodnych. Oczywiście paranoja. Jedna droga jest gminna, a ta na przykład jest Kowrowska, czyli Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. I co? Oni się nie poczuwają w ogóle do otrzymania tych dróg, stanu tych dróg, dziury, krzaki, wszystko. Normalnie wszystko na tych drogach jest. No, także taki stan mamy dróg, a ogólnie wracając do tematu, jedziemy kopać ziemniaczki. Dzisiaj mamy już, kurczę, chyba 12 październik, proszę Państwa. Idziemy dalej kopać, trochę urwać pola. Trochę zasiewy były, trochę jadalnych zrobiliśmy sporo, nawet jak już widzieliście, zakopcowali ponad 60 ton ekscelencji. Kali teraz tam jedną przyczepkę na razie, ale dzisiaj mieliśmy jechać właśnie jadalne kopać, ale pada, no to mówimy jadalne sobie odpuszczamy. Przyjechaliśmy na przemyślaki, tu mamy ewentualnie jeszcze sadzeniaki, sadzeniaki i przemyślaki, ale to później pojadalnych trochę, jak gale skończy, bo nie będę przestał kupić sortownika na inny rozmiar, tam będą większe szły. Zobaczymy, jak te pole wygląda po ścięciu łęciakiem, jak widzieliście, tak samo. Mam nadzieję, że te odcinki w miarę idą tak już na bieżąco, że zdążę puścić je wszystkie. Już wieczorami mam trochę więcej czasu, bo w sumie kończymy tak koło 7:00. Człowiek tak już trochę oddechu łapie. Znaczy czasem o 7:00, ale no czasem nawet o 9:00. Znowu po ciemku nieraz trzeba robić różne rzeczy. No ale jak się udaje, to ten. Mam więcej czasu i w sumie sobotę, niedzielę całą zasuwaliśmy od rana do nocy. Nie było wolnego. Niestety, proszę Państwa, nie ma wolnego. Nie można mieć wolnego, dopóki robota nie skończona. I tyle. Dobra. To jesteśmy teraz na polu. No. No, łęty ścięte, więc zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Tutaj, o, tu na rogu macie łęty nieścięte, a tutaj są łęty ścięte. Ciekawe, czy się nie będą pchały, cholery. Już to czuję, normalnie we krwi, że będą się ten ciągnąć te łęty. No, ale dobra. Nie będę grybał, bo może tak nie będzie, może będzie szło elegancko. I lecimy, proszę Państwa. 2,5 na godzinę. Na razie powolutku, żeby się maszyna rozgrzała. Olej się musi tu, tu jest olej, musi się rozgrzać, żeby nie było przeciążeń. Trochę zmniejszymy te obroty. I ten. Dojedziemy do końca. I jeszcze raz powrotem. I wtedy zobaczymy, czy pójdzie 3,5 na godzinę. Oczywiście fajnie, ziemniaki się łętnie trzymają, jest dużo mniej roboty i się nie pcha, proszę Państwa, to jest najważniejsze, bo był problem, że się pchało, pchały się te łęty, teraz jak są poszarpane, no to no już się tak nie trzymają i bez problemu wciąga grimę. No
idzie lepiej, na razie idzie lepiej, zobaczymy, dojdziemy do końca. Wtedy tutaj co chwilę do przodu, do tyłu. No nie szło na tych łętach ogólnie nic ukopać, także łęciarkom robota zrobiła robotę. Teraz można będzie chyba szybciej jechać, ale sypią ładnie. No przynajmniej to w tym roku sypie, te ziemniaki. Bo już by była klapa. Dobra, a za rok co będzie, to już nie wiem. Co będziemy siać, sadzić, bo już i facelia, i gryka, i groch, i leny, i różne cuda. Myślę nad tym, co posiać, no i kukurydza jeszcze jest, nie? Także jedną z tych... Coś ogólnie próbuję wymyślić, żeby jak najmniej nawozu szło na tą jarą roślinę, i ażeby ten pieniądz jakiś był z dopłat, z czegoś. No najlepiej dopłaty trzeba będzie chyba uprawiać w tym roku, bo to będzie chyba najbardziej opłacalne, więc... No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Jedziemy do końca, później się włączę, jak będziemy jechać trochę szybciej, jeśli się uda. No i to ja rozumiem, proszę Państwa. 3-6 na godzinę, tak to można kopać. Tak codziennie można 3-4 hektary wykopać z tą prędkością. Dobra, działamy, bo widzę, bateria mi zaraz kipnie. Nie wiem, czy mi dożyje w ogóle reszty dnia. To, trochę sypią nawet. Dobra. No to robimy. Oszczędzę baterię. Niestety, zostawiłem w drugim ciągniku. A, ale może przyjedzie to. Sobie podłączę wtedy. No, jednak ścięcie łęd dużo bardzo pomogło. Można przyspieszyć robotę o kilometr ponad. Ponad kilometr. To dużo. Bardzo dużo. I pada deszczyk. Nic z jadalnym kopaniem. Kupimy przemyślaki. Czekamy na dziadka, bo dziadek się nie wyrobił. Mamy kawałek drogi. Wozimy to dosyć daleko, nawet można powiedzieć. W sumie jakieś 3-4 kilometry polnymi. Dzisiaj 6 przyczep, 3 szesnastki, 3 dwunastki nakopane. Jednak po tej łęciarce
idzie dużo szybciej. Nie pcha się już tak często, można powiedzieć. No i teraz tak. Awaria, pękła śruba, tam gdzie wałeczki są od łożyska. Trzeba będzie rozebrać jutro i naprawić tą śrubę, znaczy ją wykręcić. Znaczy, zobaczymy jak to się, czy się w ogóle uda wykręcić, bo gwint został w środku. No i mamy przerąbane. To będzie chyba palnik i wszystkie znowu śruby odkręcać. Także syzyfowa praca znowu. Ostatnio to robiliśmy, bo jedna pękła od lewej strony pierwsza, a teraz trzecia od lewej strony. No i niestety tutaj mam piastkę, którą sam sobie wtedy, można powiedzieć, wymyśliłem, i na takich piastkach chodzą te wałeczki i dzięki temu mi się już nie urywają. Ale łożysko gdzieś zginęło. Łożysko zginęło, ale to dobrze, że ta piastka trafiła jeszcze na tą. Że zobaczyła mama akurat, że jest, więc... Bo takiej piastki w zapasie to ja nie mam. Drugiej. Niestety. No i co? Jutro ogólnie przegląd kombajnu. Kapitalny, można powiedzieć. Jest do wymiany tam łożysko pod taśmą. Rolka dociskowa. Belka dociskowa, taka można powiedzieć, na rolkach, na łożyskach. Trzeba będzie wymienić to. Kroje talerzowe też trzeba zdemontować, podokręcać nakrętki, bo już są luzy. Także jutro mamy praktycznie cały dzień przy grimim, przy grzybaniu. Może zrobię jeden po prostu z tego odcineczek. Dobra, na razie. Jakby co, to na razie. Trzymajcie się.